Dzień dobry Państwu, Emilia Wierzbicki, witam ponownie po krótkiej przerwie. To jest Dzień z Republiką. Już teraz łączymy się z naszym kolejnym gościem, a jest nim pan Daniel Czyżewski, Energetyka 24. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Rozpocznijmy od bardzo ważnej dzisiejszej decyzji. Fuzja PGNiG z Orlenem, można powiedzieć, że coraz bliżej. Dziś akcjonariusze PGNiG zadecydują o fuzji właśnie z PKN Orlen. I co ma powstać? Czytamy, że powstanie podmiot, który ma sprostać transformacji energetycznej. Co to oznacza? No, na pewno podmiot, który jest większy, ma zarówno tą nogę paliwową, rafineryjną i też elektroenergetyczną, bo pamiętajmy, że w grupie Orlen jest teraz Energa od jakiegoś czasu, no to dochodzi kolejny filar, czyli gaz. Na pewno łatwiej sprostać tym wymogom polityki klimatycznej, zarówno unijnej, jak i naszej krajowej, jeżeli cały sektor praktycznie związany z paliwami kopalnymi, a przynajmniej te największe firmy, najwięksi gracze, no są w jednej grupie. Łatwiej tworzyć taką spójną strategię dekarbonizacji. Łatwiej koordynować całą politykę, właściwie tak to można nazwać, zmniejszania emisji i tych inicjatyw, które mają na celu doprowadzenie do zeroemisyjności, którą, trzeba przypomnieć, Orlen ogłosił w 2020 roku jako pierwszy koncern europejski. Podał swój cel, datę neutralności klimatycznej, czyli rok 2050. Wspomniał pan o korzyściach związanych z tą fuzją. Pytanie, czy są jakieś zagrożenia? Generalnie wydaje mi się, że jeżeli jakieś zagrożenia występują, to po takiej stronie operacyjnej, że to jest ogromny proces, tak? To jest proces łączący bardzo duże firmy. No i jedne z największych firm w Polsce, będące notowane na giełdach, w indeksie największych spółek WIG20, więc to są bardzo skomplikowane transakcje. Na razie po poprzednich fuzjach Orlenu, właśnie wchłonięciu Energii i Lotosu niedawno, wydaje się, że ten proces jest sprawnie prowadzony, że profesjonalnie całe wszystkie procedury są realizowane. Można liczyć na to, że połączenie z PGNiG-iem również będzie sprawnie przebiegało. Powiedzmy teraz o cenach energii elektrycznych. Jeśli chodzi o informacje medialne, to w ostatnim czasie dowiedzieliśmy się o skardze do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, którą złożyła spółka Energy Solutions. No i dotyczyło to, tutaj zacytuję, narzucanie nadmiernie wygórowanych marsz oraz zmowę cenową. Te zarzuty dotyczyło PGE Górnictwo i Energetyki Konwencjonalnej oraz firmy Enea. I teraz pytanie, czy są już jakieś odpowiedzi na te zarzuty? Jaki jest dalszy ciąg tej sprawy? No, skarga, zdaje się, została złożona w ubiegłym tygodniu, więc na odpowiedź UOKiK-u zwykle czeka się, raczej trzeba to liczyć w miesiącach, więc jeszcze tej odpowiedzi nie będzie. To ciekawe, że została skarga złożona na PGE GiEK, ponieważ PGE GiEK, jak spojrzymy w sprawozdania, to nie ma dodatkowych zysków, na przykład, które by wynikały z wyższych marsz. Dane finansowe PGE są oczywiście dostępne i akurat PGE GiEK, czyli jakby spółka, która zarządza elektrowniami bezpośrednio, tak, z grupy PGE, no, zawyżonych zysków za ten rok, za to pierwsze półrocze, bo do tego czasu mamy sprawozdania, nie ma. Czyli tłumacząc naszym widzom, chodzi tutaj, zarzuty dotyczą tego, że firmy mają, te wymienione firmy mają celowo wykorzystywać ten kryzys na rynku energetycznym i narzucać sobie zbyt duże marże. No, z liczb rzeczywiście wynika, że te marże mogą być trochę zawyżone, bo jakby główne składniki ceny energii w Polsce
typowego wytwórcy, czyli elektrowni węglowej, no to są emisje, opada za emisję CO2. To trochę wzrosło w porównaniu z zeszłym rokiem, ale nie jakoś drastycznie. Cena surowca, czyli węgla, też cena trochę wzrosła, ale na podstawie długoterminowych umów między kopalniami a elektrowniami te ceny nie są rynkowe. One są znacznie niższe, między 300 a 400 zł za tonę. No mamy koszty stałe i mamy właśnie marże. No te trzy składniki oprócz marży nie wzrosły tak, żeby na przykład wystawić rachunek 8-krotnie wyższy albo 6-krotnie wyższy, jak to się często dzieje. Więc wydaje mi się, że te ostatnie w ogóle działania rządu w tej sprawie no mają na cele trochę poddania kontroli spółki energetyczne, że politycy chcą bliżej, bardziej kontrolować jako Skarb Państwa, jako nadzór właścicielski te ceny energii, no bo dotyczą one wszystkich obywateli, dotyczą one Polaków. No właśnie, powiedzmy teraz kilka słów o odbiorcach indywidualnych. Czy Polacy mają się obawiać tegorocznych rachunków za prąd, za energię elektryczną? Wiemy, że jest ustawa, Sejm przyjął tę ustawę. Chodzi o zamrożenie cen na limity zużycia. To są 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi i 3 dla rodzin z kartą dużej rodziny oraz rolników. Czy możemy powiedzieć, czy możemy oszacować ten limit, te 2 MWh? Czy to jest dużo, czy mało? Ile przeciętnie zużywa taka rodzina? No z danych GUS-u wynika, że przeciętne zużycie energii w Polsce w 2020 roku to było 1996 kWh, więc to jest średnia. Taka średnia jest, to nie jest mediana, więc pewnie trochę będzie obejmowała większą liczbę gospodarstw niż 50%. Przy wprowadzaniu tej ustawy premier mówił o 2/3 mieszkańców Polski, gospodarstw domowych i właściwie wydaje się, że to jest bardzo zbliżony szacunek, bo nawet dzisiaj Tauron ogłosił, że będzie ten limit dotyczył 60% ich odbiorców. Pewnie w przypadku innych spółek będzie podobnie. No, te progi kolejne dla niepełnosprawnych, dla gospodarstw wiejskich też mają swoje uzasadnienie w danych. Właśnie ten sposób radzenia sobie z tym kryzysem energetycznym, czyli konkretne zużycie, konkretna liczba kilowatogodzin zużycia, w których ceny będą zamrożone, jest o tyle dobre, że te dane są w spółkach. Dane co do kilowatogodziny można łatwo wyliczyć, można łatwo przesłać i zdecydować, kto ma ceny energii zamrożone, w jakiej ilości, jak to przekroczył próg i płaci po nowych stawkach. No właśnie, wspomniał pan o nowych stawkach i to jest bardzo istotne. Czy wiemy już, co z tymi cenami powyżej tego limitu? Jeżeli zużyjemy więcej niż właśnie wskazuje to zamrożenie cen, ile zapłacimy? O ile procent to może być więcej? No to jest wciąż zagadka. Mieliśmy kilka doniesień medialnych z Urzędu Regulacji Energetyki, takich oficjalnych, nieoficjalnych. Prezes URE mówił o kilkudziesięciu procentach, ale tak bardziej bliżej 100, gdzieś 80. No ale inne media podawały, że to może być 180. To akurat z doniesień takich półformalnych. Generalnie wydaje mi się, że te działania właśnie władzy związane z choćby zniesieniem obliga giełdowego no ma na celu doprowadzenie do jak najmniejszych podwyżek cen energii. Nawet te stawki, które nie będą zamrożone, nie sądzę, żeby były bardzo wysokie, typu kilka razy, kilkaset procent wyższe. Wydaje mi się... No, ale 100% jednak 100% na pewno możemy się spodziewać. 100, 150 tak też słyszałam. No to jest zagadka. To zależy od tego... No właściwie teraz to jest pod kontrolą kancelarii premiera, bo po zniesieniu obliga giełdowego te ceny niemal będą wyznaczane administracyjnie. Wydaje mi się, że ten wzrost, jakby miały oceniać, to będzie to poniżej 100%. Pojawił się też zapis dotyczący premii dla oszczędzających. Czy już wiemy, na czym miałaby taka dodatkowa premia polegać?
Tak, rzeczywiście 10% mniejsze zużycie będzie się wiązało z korzyściami, ale chyba szczegółów tego rozwiązania jeszcze nie ma. Czyli czekamy na szczegóły, czekamy na informacje, jak tutaj zaplanować swoje oszczędności, a tymczasem przenieśmy się na Ukrainę, ponieważ oprócz tego, co dzieje się dzisiaj, oczywiście te tragiczne informacje, które do nas docierają, to cały czas słyszymy też 3 dni temu informacje o ostrzeliwaniu elektrowni zaporowskiej, odłączeniu jej. Dziś już znów miała zostać podłączona i takie podstawowe pytanie, czy elektrownia zaporowska, czy w ogóle możemy mówić tutaj o bezpieczeństwie tego miejsca? No absolutnie nie możemy mówić o bezpieczeństwie w sytuacji, kiedy wokół trwa wojna, trwa wymiana ognia właściwie od lutego. Elektrownia zaporowska no jest narażona na awarię i tego nie można absolutnie wykluczyć, aczkolwiek ani jedna, ani druga strona nie ma żadnego interesu w tym, żeby doprowadzić do tego typu katastrofy, bo nawet jak spojrzymy z perspektywy rosyjskiej, to Rosja chce te tereny blisko elektrowni i samą elektrownię przyłączyć na swoje terytorium, więc tworzenie sytuacji, czy doprowadzanie do ryzyka sytuacji analogicznej do Czarnobyla byłoby bez sensu zupełnie. Oni po prostu chcą zrobić to najprawdopodobniej, co robią, co zawsze robią, tak? I nieważne, czy chodzi o pralkę, czy o energię. Chcą po prostu energię ukraść, chcą podpiąć zaporowską elektrownię bardzo potężną, to jest prawie 5 gigawatów mocy zainstalowanej, do swojej sieci elektroenergetycznej, chcą po prostu korzystać z energii produkowanej w tej elektrowni. No to jest zwykła kradzież, bo to jest elektrownia, która należy do Ukrainy. Czy to jest też rodzaj straszenia Ukraińców, no ale nie tylko Ukraińców, także państw z Zachodu, właśnie tak samo jak straszenie użycia broni jądrowej, tak samo tutaj straszenie promieniowaniem, tak, w wypadku awarii? Tak, myślę, że pomimo tego, że jak mówię, nie sądzę, żeby oni chcieli doprowadzić do ryzyka takiej sytuacji, no to zawsze mogą wykorzystać się do siania dezinformacji, siania chaosu i strachu, no bo to na tym się opiera rosyjska strategia dezinformacyjna, na sianiu paniki w Europie, w państwach zachodnich. Teraz pytanie o węgiel, ponieważ to jest też bardzo istotny temat, nad którym pochylamy się od pewnego czasu. I chyba takie pytanie podstawowe, gdzie w tym momencie jest ten węgiel, który płynie do Polski? No, węgiel, który płynie do Polski, pewnie będzie płynął jeszcze przez najbliższe miesiące. Jest w większości, wydaje się, już na statkach i właśnie zmierza w kierunku naszego kraju. Być może część jeszcze jest ładowana gdzieś u państw dostawców. No niestety polskie porty i system logistyczny tych spółek, które węgiel zakupiły, mają swoje ograniczenia. No, nie byliśmy przygotowani na taką sytuację. Bardzo szybko musieliśmy przestawić się z dostaw rosyjskich na dostawy z innych państw położonych często daleko, gdzie transport morski jest najlepszym rozwiązaniem. No, porty pracują pełną parą. Mamy oficjalne doniesienia na ten temat. Porty robią swoją robotę, pracują dzień i noc. Myślę, że teraz wyzwaniem jest właśnie transport do gospodarstw domowych, które przecież w większości znajdują się na południu kraju. Więc to będzie teraz największe wyzwanie. No właśnie, ta dystrybucja, bo tutaj posłowie PiS-u, między innymi marszałek Terlecki, wspomniał o samorządach, że samorządy mają tutaj pomóc. Jak ma wyglądać dystrybucja tego węgla? No samorządy, wybranie samorządów jako część tego systemu dystrybucji wydaje mi się trafnym posunięciem, bo oczywiście mogłyby to robić jakieś spółki handlowe, tylko mieliśmy przykłady wykorzystywania ogólnego chaosu związanego z węglem przez handlowców, którzy sztucznie też często zawyżali ceny, podwyższali wielokrotnie marże. Także ten węgiel, który i tak jest drogi bardzo, bo podrożał po prostu na rynkach międzynarodowych po wybuchu wojny i zmianie embargu polskim, potem embargu unijnym na rosyjski węgiel, byłby jeszcze droższy. Więc utrzymanie tej ceny dla końcowego odbiorcy w granicach 3000 to i tak jest
całkiem, to i tak jest dobra cena, bo myślę, że w innej sytuacji, gdyby ten system nie wyglądał tak, jak wygląda, w taki sposób, że spółki państwowe za to odpowiadają, no i teraz samorządy, to by kosztowało między 4 a 5 tysięcy pewnie, a być może i więcej. No, samorządy są instytucjami no, zaufania publicznego, tak, znają swoich ludzi, znają teren, specyfikę, więc zaangażowanie ich ma, no, ma sens, jeżeli jest trafnym rozwiązaniem. Problem może być tylko w sytuacji, gdy samorząd nie ma na przykład pod sobą spółki komunalnej jakiegoś typu, po prostu podmiotu, który może przyjąć dostawę, zapłacić i potem sprzedać ten węgiel po tej niższej cenie mieszkańcom. Tak? Jest trochę takich gmin, więc to na pewno jeszcze trzeba rozwiązać. Trzeba pewnie dopracować ten cały system, no ale sytuacja jest bardzo dynamiczna. Ten pomysł pojawił się stosunkowo niedawno, tak? A już widzimy, że jest dosyć sprawnie realizowany. Powiedzieliśmy o węglu, pytanie o gaz. W jakiej sytuacji jesteśmy na tle innych krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o gaz? No, my od wielu, wielu lat już pracujemy nad naszym nowym systemem gazowym, tak to trzeba by było nazwać, nad dywersyfikacją dostaw. Nasi politycy spodziewali się już dawno temu, że zaufanie Rosji, jeżeli chodzi o gaz na dłuższą metę, może się wiązać z problemami, więc mamy niedawno otwarty Baltic Pipe, który zastępuje właściwie całkowicie te rosyjskie dostawy. Rozbudowujemy terminal w Świnoujściu, budujemy terminal w Gdańsku. Mamy połączenia z Litwą i Słowacją i to wszystkie te projekty tak się złożyło, że się w tym roku zakończyły i oprócz rozbudowy może terminala. Właśnie w tym roku, który pokazał bardzo jasno, bardzo dosadnie, że Rosji absolutnie można ufać w takich kontaktach handlowych i wykorzystuje gaz jako broń. Jesteśmy co do dostaw fizycznie gazu zabezpieczeni. No, oczywiście wpływa na naszą sytuację cena na rynkach, no, która z kolei wynika z manipulacji Rosji rynkiem europejskim gazu. No, niestety wciąż Rosja ma dominującą pozycję na tym rynku i manipuluje podażą, nie przesyła gazu, co automatycznie podbija cenę na europejskich giełdach. To jeszcze krótko pytanie, dosłownie minuta. Pytanie o tą sytuację, jeśli chodzi o gazociąg Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Jak wiemy, cały czas trwa tam wyciek. No tak, to jest no, sytuacja jak z filmu o przygodach Jamesa Bonda. W ogóle pewnie powstanie film o Nord Streamach, jakiś dreszczowiec. Generalnie trudno powiedzieć, co Rosja chciała ugrać, bo najprawdopodobniej to Rosja stoi za tymi wyciekami. Być może chodzi o argument w ewentualnych arbitrażach międzynarodowych, bo niemieckie spółki na pewno po takie środki sięgną. I wydaje mi się, że będziemy, ten Nord Streamy, przez ten Nord Streamy gaz już nie będzie przesyłany, no, co niestety może na jakiś krótki okres pogłębić kryzys energetyczny w Europie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. To był pan Daniel Czyżewski, Energetyka 24. Raz jeszcze dziękuję bardzo. A już za chwilę serwis informacyjny, który poprowadzi dla państwa Piotr Kieraga, a ja wracam po krótkiej przerwie. Do zobaczenia.